niedawno wznowiły rozgrywki nasza rodzima Ekstraklasa. Jest pan w stanie oglądać jeszcze jakiekolwiek mecze? W stanie może bym był, gdyby nie fakt, że mówimy o pierwszej kolejce, że akurat z reprezentacją Polski w piłce plażowej, w beachsoccerze byłem na turnieju rangi Ligi Europejskiej w Holandii. No i tutaj na pewno bardziej to się dało oglądać, aniżeli pewnie polską Ekstraklasę, bo zajęliśmy pierwsze miejsce i pokazujemy, że tutaj jeśli chodzi o beachsoccer, to się w Europie liczymy. Natomiast wracając do Ekstraklasy, no myślę, że nie za bardzo mnie Ekstraklasa przyciąga, mówiąc szczerze. Nie mam też jak gdyby konieczności oglądania, ponieważ gdzieś tam działam w zupełnie innych płaszczyznach, branżach. Nie do końca muszę wiedzieć, co w polskiej Ekstraklasie się dzieje. No wiem tyle, ile wiedzieć powinien każdy kibic, a muszę też powiedzieć, że sam poziom polskiej Ekstraklasy chyba za bardzo nie przyciąga zwolenników piłki nożnej, no bo często jest tak, że no niestety wieje nudą, być może to jest przykre, być może ktoś się ze mną nie zgodzi, natomiast często jest tak, że jeżeli miałbym ten czas poświęcić na oglądanie Ekstraklasy, no to myślę, że jest dużo innych sposobów spożytkowania tego czasu, bardziej przyjemny. Czyli praca komentatora pana w ogóle nie interesuje, jakby zaproponowano panu komentowanie naszej ligi rodzinnej? Myślę, że nie. Prostej jednej przyczyny. Po pierwsze, myślę, że nie mam takiej sytuacji, w której łapałbym się czegoś, co mi ktoś zaoferuje, tylko staram się być gdzieś selektywny i dobierać pracę, która gdzieś tam sprawia mi w tym wszystkim trochę przyjemności. Po drugie, no, chciałbym też komentować coś, co no jest gdzieś zgodne z mną samym. Jeżeli miałbym siedzieć przed telewizorem i krytykować, to raczej nie sprawiałoby mi to przyjemności. A też z drugiej strony wiele spotkań polskiej Ekstraklasy, no nie da się powiedzieć wiele ciepłych słów. Być może no, jestem zbyt krytyczny w tym momencie, ale na pewno myślę, że na dzień dzisiejszy nie chciałbym być komentatorem na pewno polskiej Ekstraklasy, bo no jest to trudne zadanie. Zna pan program Turbo Kozak z Canal Plus? Znam program Turbo Kozak. A wie pan, kto wygrał? Oczywiście, że wiem. No to też jest, często posługuję się tym przykładem jako najlepszy wykładnik odnośnie poziomu polskiej Ekstraklasy. Jeżeli emerytowany zawodnik z 10-kilową nadwagą, mam nadzieję, że Piotr Świerczewski się nie obrazi, na pewno się nie obrazi, bo go znam, dlatego pozwalam sobie to mówić, wygrywa zdecydowanie program Turbo Kozak, który według mnie no, jest wykładnią umiejętności piłkarskich. Elementy zawarte w tym programie to są elementy, które stosujemy na boisku i tak jak już mówię wcześniej, były zawodnik, który nie grał już kilka lat w piłkę, zdecydowanie wygrywa z naszymi ligowcami, no to chyba świadczy o czymś. No i to też oddaje całe sedno sprawy i tego, o czym ja mówię, że no niestety poziom, jeszcze raz to powiem, polskiej Ekstraklasy na dzień dzisiejszy jest niski i myślę, że nic nie zapowiada, by to się w najbliższym czasie zmieniło. No natomiast na pewno można mówić o jakimś kryzysie polskiej piłki. Z drugiej strony bardzo fajne jest to, że co też zauważam, że polska piłka jest pokazywana w coraz lepszy sposób. I Canal Plus, i różne inne stacje, które się tym zajmują, no, robią to coraz bardziej zawodowo, coraz bardziej według standardów zachodnich i to jest fajne. No, natomiast na pewno pozostaje trochę taki niesmak, jeżeli na przykład w sobotę oglądamy Ekstraklasę polską i za chwilę oglądamy spotkanie Ligi Angielskiej czy Hiszpańskiej, no to każdy kibic widzi, na czym stoimy.